myślą o kolejnej perspektywie finansowej 2021-2027 rząd we współpracy z regionami przygotowuje Krajową Strategię Rozwoju Regionalnego 2030. Na zmianie podejścia do polityki rozwoju zyskają średnie miasta i obszary zagrożone trwałą marginalizacją. Dobrze wykorzystane dotacje przekładają się na lepsze produkty i usługi, a także nowe miejsca pracy w regionie. Na jakie wsparcie mogą liczyć podkarpaccy przedsiębiorcy? W regionie ciągle rośnie zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników. Czy szkoły kształcą adekwatnie do potrzeb pracodawców i jakie wymogi powinno spełniać nowoczesne szkolnictwo zawodowe?